świat stanął na głowie, czyli 70 niesamowitych eksponatów, które udowadniają, że rzeczy nie są takimi, jakimi wydają się na pierwszy rzut oka. Oto Muzeum Iluzji we Wrocławiu. Te nasze oczy nie są takie miarodajne, jak nam się często wydaje. Musimy się oddać też troszkę innym zmysłom, albo troszkę poddawać wątpliwość to, co już wiemy. I to troszkę muzeum burzy. Właśnie tą taką jakąś świadomość, którą sobie zbudowaliśmy od maleńkości, która nie zawsze działa, jeśli spojrzymy na te rzeczy zupełnie inaczej. Więc ta zmiana perspektywy tutaj jest ważna, żebyśmy nie patrzyli tylko tym własnym wzrokiem, tylko troszkę wyszli poza tą strefę komfortu może. Można tu znaleźć właśnie bardzo dużo eksponatów bazujących na fizyce, prawda, matematyce, ale też pokazujących iluzję, która jakby pełniła rolę w historii sztuki, a wszystko to ubrane w formę, która myślę spodoba się i małym, i dużym. Generalnie mamy tutaj trzy strefy i myślę, że w każdej zawsze znajdzie się też pomoc od naszych przewodników, także każdy może zawsze liczyć na dodatkowe wyjaśnienie. Duży nacisk właśnie kładziemy na eksponaty interaktywne. Ciągle zresztą staramy się poszerzać naszą wystawę o takie rzeczy. Generalnie są wiele rzeczy można jakby samemu dotknąć, prawda, zrobić małe doświadczenie. Mamy na przykład z takich interaktywnych rzeczy dysk Eulera, hiperboloidę, czyli taką figurę, która przechodzi przez niemożliwy pozornie kształt. Krzywe lustra, takie bardziej jakby typowe, dużo typowych iluzji, ale też bardzo dużo tych, których byście się tutaj nie spodziewali. Polecił pierwszy eksponat, który mamy na wejściu, czyli krzesło perspektywiczne, bo ono trochę pokazuje całą ideę muzeum, czyli właśnie tą interaktywność, że jakby zwiedzający przychodzą zrobić sobie też zdjęć dużo, jakby pokazać, jak to też działa, w zależności od jakiego kąta ustawimy coś, jak to zmienia perspektywy i ogólnie, że to nasze oko niekoniecznie oddaje rzeczywistość za każdym razem, tak jak myślimy wszędzie. Tutaj akurat mamy trzy prace litewskiego fotografa Simonasa Silejki, który lubi eksperymentować z rzeczywistością i zaginać ją za pomocą różnych obiektywów kamer bądź programów komputerowych. Są też właśnie te fizyczne zagadki dla ciut starszych, są też historyczne z racji na to, że też jesteśmy muzeum, ale są też te najmłodsze, interaktywne, gdzie faktycznie dzieci, nie wiem, cieszą oko kolorami czy jakimiś puzzlami, które trzeba ułożyć i są dość takie na zasadzie łamigłówek działające, więc jak najbardziej jest uniwersalne to wszystko. I to też bardzo widać po reakcjach ludzi, którzy przychodzą tutaj bez jakichś oczekiwań lub wręcz z nastawieniem, że nic tu nowego nie zobaczą. Warto odwiedzać takie miejsca, żeby spojrzeć na chwilę inaczej, na życie dookoła nas. Zresztą iluzje właśnie na tym bazują, czyli po prostu pokazują, że nie zawsze nasze zmysły i nasz umysł daje nam pełny obraz rzeczywistości.